Cześć, chciałbym Was dzisiaj zaprosić na trochę historii, a mianowicie na książeczkę Lego z roku 81 z Niemiec. Czyli ma już 40 lat, jakby nie było. No to przyjrzyjmy się okładce. Okładka jest w stanie, no, jest jak jest. No ale widzę tu pociąg, bardzo fajny pociąg. Bardzo fajna minifigurka Blacktron. Super. To zajrzyjmy do środeczka. Na pierwszy ogień idą zestawy piratów Pirates od 5 do 12 lat, flaga piratów, na drugi ogień seria Castle. Cen oczywiście nie ma. W książeczkach Lego starych nie było prawdopodobnie cen, albo ja coś przeoczyłem. Będziecie chyba widzieli taki fajny dźwig, fajne rozwiązanie, dosyć proste. Fajnie, bo wszystkie serie mają oznaczenia. To prawda, proste te oznaczenie, na przykład szpital, ale no bardzo dobrze to Lego wymyśliło w tamtym okresie. O, tu element electric, czyli elektryczny, czyli na baterię, można powiedzieć, 9-woltowe. O, tu lotnisko. Nie pamiętam lotnisko. No tu jest samolot narysowany, ale czy to było lotnisko? Możliwe, że tak. Zobaczcie na to. Minifigurki, płytki konstrukcyjne, znaki. Kiedyś to było, a teraz to nie ma. No tutaj na pilota jeszcze Electric 3, czyli na baterię. Tutaj pociągi. Fajny jest zestaw. Nie wiem, czy go zobaczycie. Taki z wiaduktem.
Bardzo przyjemny. Tutaj seria Blacktron, czyli późniejsze Space. O, nowe elementy. Tutaj Space Police i M-Tron, czyli jakby podseria Blacktronów. No, a tutaj już zestawy LEGO Techniki. Jak wiadomo, w tamtych czasach nie było ich za dużo, bo LEGO nie miało chyba za bardzo pomysłu na tą serię, więc nie produkowali tak dużo, ale jakie fajne wozy. No, to ja dziękuję bardzo za obejrzenie. No i standardowo życzę znośnego.